Henryka Kozaka. Pan Henryk Kozak wywodzi się z Sitnika, obecnie mieszka w Lublinie, tam został po studiach, ale jego tęsknota za Sitnikiem, za Podlasiem właśnie przejawia się w jego poezji. W czerwcu został wydany kolejny tomik, Imiona tęsknoty. Są to tutaj w tomiku wiersze, które mówią o Podlasiu, o tych śladach, które pan Henryk zostawił. I w sercu u niego zostały i zostawiał tutaj. Trasa nasza będzie liczyła ponad 40 km. Też nie jest przypadkowa. Pan Henryk miał babcię w Krasnej. Tam też trochę przebywał i był czas, że właśnie piechotką sobie spacerował, bo od babci wracał, w wierszach opisuje, jak niósł bochen chleba przez pola, polne drogi. Też przejeżdżamy obok Leśnej Podlaskiej, nie zajeżdżamy dzisiaj, tam pan Henryk się uczył. Trasa nasza właśnie wychodzi z Sitnika i wraca do Sitnika, tak jak pan Henryk wyszedł z Sitnika i wraca cały czas myślami do Sitnika. W trakcie rajdu mamy nadzieję, że uda nam się przeczytać kilka wierszy pana Henryka, a też przewidzieliśmy losowanie dla uczestników rajdu i uczestnicy rajdu będą mieli okazję właśnie zdobyć książki pana Henryka. Zapisanych było ponad 40 osób. W tej chwili no, myślę, że trochę może być więcej, bo dobyły osoby, które były niezapisane, więc myślimy, że ponad 50 osób w tym roku. Już widziałam, że jest kuzyn pana Henryka, bo brat pana Henryka mieszka tutaj w Sitniku u nas i właśnie bratanek w ubiegłym roku jechał z nami i w tym roku też również dołącza się. Pan Henryk ze względów zdrowotnych nie podejmuje się takiego wyzwania, chociaż sercem jest z nami, łączył się telefonicznie i bardzo się cieszy z takiej inicjatywy.